Polski krok po kroku Junior. Dzień dobry. Serdecznie witam w najnowszej lekcji z Juniorem, której tematem będą dzisiaj przyimki. Zajmiemy się dzisiaj przyimkami zarówno statycznymi, jak i dynamicznymi, ale może troszkę bardziej skupimy się na przyimkach dynamicznych i pokażę Państwu 10 pomysłów na to, jak w ciekawy, fajny sposób ćwiczyć przyimki. Jeżeli natomiast zastanawiają się Państwo, jak zapoznać uczniów z przyimkami statycznymi, dynamicznymi, które mają dużą tabelkę i wymagają też znajomości wielu form gramatycznych, odsyłam do starego filmiku Przyimki statyczne na lekcji języka polskiego, gdzie pokazywałam, jak w łatwy sposób taką tabelkę na lekcji języka polskiego możemy skonstruować. W naszym podręczniku Polski krok po kroku Junior 2 przyimki statyczne, które wprowadzaliśmy we wspomnianym wcześniej filmiku, pojawiają się w lekcji 7b, natomiast w lekcji 7c mamy przyimki dynamiczne. I nasi bohaterowie znajdują się na zielonej szkole, chodzą na wycieczki, do lasu, nad rzekę, w góry, na zamek itd., itd. Robią bardzo dużo różnych rzeczy i przy tej okazji nasi uczniowie mają szansę poćwiczyć te przyimki właśnie w praktyce, w ciekawych aktywnościach i w fajny sposób. Pierwszy pomysł, do którego nie potrzebujemy gier, ale potrzebujemy trochę przygotowania. Mianowicie musimy na lekcję przynieść różne przedmioty. Uczniowie losują je, pokazujemy je uczniom i pytamy, dokąd on idzie albo dokąd on jedzie. On jedzie w góry, na narty, może na sanki. A on? Dokąd on idzie albo jedzie? On jedzie nad morze, na wakacje, do Grecji, do Włoch, w jakieś ciepłe miejsce. A on? Dokąd on idzie? Może on idzie na basen, a może idzie na plażę, a może on idzie do łazienki pod prysznic. A on? Dokąd on idzie? Może on idzie do szkoły, może idzie na lekcje, może idzie na kurs języka angielskiego, a może idzie na warsztaty plastyczne. Wszystkie pomysły akceptujemy, im więcej, tym lepiej. Jeżeli nie mamy przedmiotów, możemy wykorzystać też ilustrację i to jest pomysł numer 2. Uczniowie losują ilustrację i mówią, dokąd idzie ta osoba. On idzie na mecz, na stadion, może na boisko albo na lekcję WF-u. A ta osoba idzie na urodziny, do wesołego miasteczka, może idzie do sklepu papierniczego, do sklepu z dekoracjami. A ta osoba idzie na turniej ping-ponga, a może idzie do salonu oglądać olimpiadę? Znowu, wszystkie odpowiedzi są poprawne. Kolejne 3 pomysły wykorzystują karteczki, które pochodzą z gry, z naszych najnowszych gier i zabaw językowych do Juniora 2, która nazywa się Tabu. I w takiej najprostszej wersji, oczywiście, uczniowie losują karteczkę, nie pokazują koledze, co na niej jest, i definiują słowo, które się tu znajduje, to znaczy muszą powiedzieć, że idą na boisko, ale nie używają słów piłka i bramka. I na przykład mówią, idę tam grać. Są tam 2 drużyny. To jest pole. To pole jest duże. Tam dużo biegamy. Możemy tam grać na przykład w koszykówkę, ale nie tylko. Możemy też uprawiać inne sporty. I pozostali uczniowie muszą zgadnąć, że chodzi o boisko. Ale te same karteczki możemy też wykorzystać do kalamburów. To znaczy uczniowie losują karteczkę, na przykład idę do lekarza i muszą przeprowadzić taką pantomimę, pokazać dokąd idą, co tam będą robić. Mogą też rysować i pozostali uczniowie muszą zgadnąć. Ćwiczenie, które trochę wykorzystuje pisanie i też jest takim fajnym pomysłem, bo opiera się na rywalizacji między drużynami, możemy wykorzystać te karteczki do stworzenia na przykład własnej krzyżówki. I tutaj uczniowie wybierają słowa, które tworzą hasło krzyżówki. Te słowa znajdują się tutaj, na przykład świetlica, to będzie domek, to będzie park. One mogą być oczywiście w takiej formie, jak mamy tutaj, to znaczy w dopełniaczu. I uczniowie tworzą definicje, używając tych słów, które znajdują się na karteczkach. Czyli znowu na przykład Tam możemy grać w ping-ponga albo grać w piłkarzyki. Dokąd idziemy? I koledzy z drugiej drużyny, z drugiej grupy muszą rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasła przygotowane przez drużynę przeciwną. Uczniowie bardzo lubią takie zadania, które opierają się na przygotowywaniu testów i zadań dla kolegów, bo wtedy bardzo się w to angażują i próbują wymyślić jak najtrudniejsze ćwiczenie. Chciałam jeszcze tylko zwrócić Państwa uwagę na to, że tutaj taką podpowiedzią dla naszych uczniów na tych karteczkach są kolory. Kolor zielony zawsze symbolizuje biernik, a fioletowy w tym wypadku dopełniacz i odpowiada to również kolorom w tabelkach w naszym podręczniku. Pomysł numer 6. Pracujemy z mapami, wykorzystujemy mapy. Oczywiście bezkonkurencyjna okazuje się tutaj mapa Polski i zadaniem naszych uczniów jest skonstruowanie na przykład planu wycieczki po Polsce. Uczniowie muszą napisać, dokąd pojadą, do jakiego miasta, do Krakowa, do Poznania, do Warszawy i co będą tam robić. Może pójdą na zamek, może pójdą nad rzekę, może pójdą do muzeum. Uczniowie pracują w grupach, wykorzystują mapy z ilustracjami. Mamy tutaj akurat w przypadku tych map dużo takich informacji kulturowych i turystycznych i układają plan wycieczki. Mogą oczywiście nie koncentrować się na Polsce, ale na przykład mogą planować podróż po Europie i taką alternatywną wersją podróży po Europie może być na przykład podróż zakochanych po romantycznych miejscach. To może być podróż dla emerytów zainteresowanych historią. To może być też podróż na przykład dla dzieci 5-6-letnich, dla przedszkolaków, które wygrały taką wycieczkę w przedszkolu i plan wycieczki musi uwzględniać atrakcje dla dzieci, więc może pojadą do Disneylandu, może do Legolandu. Tutaj możemy już pozostawić inwencję naszym uczniom. Uczniowie mogą planować wycieczki, ale mogą planować też program zielonej szkoły albo program jakiejś po prostu wycieczki, może program urodzin, urodzinowego weekendu dla kolegi. I oczywiście możemy skorzystać z naszego podręcznika, w którym mamy bardzo dużo propozycji na wszelkiego rodzaju aktywności turystyczne i sportowe. Na przykład mamy tutaj dużo ilustracji, mamy takie hasła jak wystawa komiksów, aquapark, muzeum przyrodnicze, kinokolor, mamy tutaj fotografie takie jak paintball, ścianka wspinaczkowa, spływ kajakowy. No i tutaj nasi uczniowie, pracując z podręcznikiem, muszą ułożyć plan zielonej szkoły, program zielonej szkoły na jeden dzień. Nasi uczniowie mogą układać też na przykład program integracyjnego dnia dla nowych uczniów w szkole, albo program urodzin kolegi, albo program na zakończenie roku szkolnego, który uwzględnia różne aktywności dla tych, którzy lubią sport, dla tych, którzy lubią kulturę i tak dalej. Mogą układać programy jakiejś uroczystości, na przykład Dnia Rodziny i wymyślać atrakcje dla siebie i dla swoich kolegów. Tutaj świetnie sprawdzi się internet, który przychodzi nam z pomocą, ale też różnego rodzaju ulotki, bilety, jakieś szyldy, gazetki promocyjne. Wszystko to, co nam się przyda do planowania takich aktywności. Ale możemy też wykorzystać takie karty dialogowe, które pochodzą z naszej gry Marzenia do spełnienia. I w tej grze mamy różne osoby, różnych członków rodziny. Jest mama, tata, jest syn, jest córka, ale jest też kot i jest też pies. I różni członkowie rodziny planują wakacje i na przykład taki pomarańczowy, może to nie jest, to bardziej różowy kolor, pokazuje nam, jakie marzenia o wakacjach mają poszczególne osoby. Na przykład mama marzy o wakacjach nad morzem, tata marzy o wakacjach w górach, syn chciałby pojechać nad jezioro, córka chciałaby pojechać do Ameryki, do USA, pies, co chciałby robić pies? Pies marzy o spacerach w lesie, a kot, jego wymarzone wakacje, to są wakacje na fotelu. I teraz możemy przeprowadzić taką symulację sytuacyjną, rozdać role naszym uczniom i ich zadaniem jest porozmawiać z członkami swojej rodziny, przedstawić argumenty, dlaczego oni chcą pojechać w dane miejsce, a ich zadaniem byłoby przekonanie innych członków rodziny do swojego pomysłu albo ustalenie jakiegoś wspólnego kompromisu. Pomysł numer 9 to nasza gra, która już się tutaj pojawiała przy okazji innych pomysłów na ćwiczenia, ale ta gra nazywa się Lodziarnia. I gra składa się z kubków, składa się też z łyżek z różnymi przyimkami, no i przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, składa się też z lodów, z gałek lodów. I mamy mnóstwo gałek lodów o różnych smakach, na których napisane są różne miejsca. Mamy na przykład słowo plac, boisko, parking, Tatry, trening itd. I generalnie zadanie uczniów polega na tym, żeby konstruować swoje lody. Jedna łyżka do lodów pasuje tylko do konkretnych rzeczowników, więc zadaniem uczniów jest nabrać odpowiednią łyżką, odpowiednią gałkę lodów. Mamy na przykład słowo parking. Czy mówimy jadę nad parking? Nie, to nie pasuje. Mówimy jadę na parking. Uwaga, mamy łyżkę z przyimkiem na, pasuje na parking. Bierzemy gałkę loda. Tatry, jadę na Tatry? Nie, ten lód nie pasuje. Ale uwaga, poczta, idę na pocztę, pasuje. Mamy dwie gałki lodów i stworzyliśmy lody o smaku, uwaga, kokosowo-mango. I teraz generalnie ta gra jest przeznaczona do ćwiczenia przyimków statycznych, ale oczywiście wystarczy, że dopasujemy odpowiednie przyimki do tych słów, ponieważ one znajdują się w mianowniku i możemy równie dobrze ćwiczyć przyimki dynamiczne i konstruować swoje kompozycje lodowe. Ostatnie ćwiczenie, jakie chcę Państwu dzisiaj pokazać, to takie ćwiczenie podsumowujące, trochę powtórkowe, które zbiera zarówno przyimki statyczne i dynamiczne, pozwala je porównać, pozwala wybrać dobrą opcję i jest to taka gra, taki quiz, który nazywa się Oczko. I w quizie Oczko znajdują się 3 rodzaje pytań. Pytanie za 1 punkt, które wygląda tak, musimy tutaj wybrać dobrą opcję. Z moim przyjacielem często chodzimy do kina. Mamy też pytania za 3 punkty, które wygląda tak. Mamy słowo galeria i pytanie, może pójdziemy na zakupy do galerii? Musimy uzupełnić zdanie. I najtrudniejsze zadanie za 6 punktów, gdzie musimy zrobić transformację. Pojechałam na wycieczkę do Poznania, byłam na wycieczce w Poznaniu. I teraz dlaczego ta gra nazywa się Oczko? Ponieważ uczniowie muszą zebrać 21 punktów. Więc ta grupa, ta drużyna, która jako pierwsza uzyskała liczbę 21, wygrywa. To już wszystkie pomysły na ćwiczenie przyimków dynamicznych, ale równie dobrze można je dopasować też do ćwiczenia przyimków statycznych, bo tak naprawdę te ćwiczenia są podobne, tylko musimy zdecydować się na odpowiednią konstrukcję, albo byłam gdzieś, albo jadę, idę dokądś, a na następnej lekcji z juniorem zajmiemy się takim tematem, który dotyczy błędów. Zajmiemy się poprawianiem błędów i będziemy mówić o tym, w jaki sposób można błędy poprawiać, kiedy je poprawiać, które poprawiać, jak je poprawiać, tak żeby to było z jak największą korzyścią dla uczniów. Więc zapraszam za tydzień. Dziękuję!